kończę już ósme okrążenie, mam 4 oczka łańcuszka, zahaczam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu, zaciskam i przechodzę do okrążenia 9. Od razu przeskakuję sobie na ten środkowy słupek, czyli drugi z grupy, bo miałyśmy 3 słupki w grupie. No i tak, na pierwszy słupek nabieram 3 oczka łańcuszka i na przejście, czyli na ten mostek, nabieram sobie 4 oczka łańcuszka, czyli w sumie 7 oczek mi wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tak jak poprzednio, zahaczam o oczko ścisłe na mostku i teraz znowu 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczko ścisłe na mostku. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Oczko ścisłe na mostku. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w ten środkowy słupek, czyli w drugi. I wykonuję słupek jeden, jedyny. O. Zróbmy jeszcze jeden motyw razem, czyli tak, po tym słupku znowu nabieram 4 oczka. 3, 4. Zahaczam się tutaj o mostek, zaciskam. Raz, dwa, trzy, cztery. Zahaczam i zaciskam. Raz, dwa, trzy, cztery. Zahaczam, zaciskam. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawijam nitkę na szydełko i wykonuję pojedynczy jedyny słupek tutaj na drugim słupku z poprzedniego okrążenia. O! Także tak wygląda motyw i tak sobie działamy dookoła. No i tak, kończymy 9 okrążenie, czyli nabieram znowu 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i wkłuwam się tutaj trzecie oczko łańcuszka, tu gdzie robiłyśmy pierwszy słupek, ale właśnie z oczek łańcuszka. Ok, mamy zakończone i przechodzimy do 10 okrążenia. To okrążenie będzie u mnie ostatnim białym okrążeniem, bo dalej już będę robiła sobie żółty fragment z żółtego właśnie ostrego, tak sobie wymyśliłam. No i tak, jeżeli chodzi o to 10 okrążenie, to najpierw tak, muszę się przedostać tutaj na mostek i na mostku robię 2 niedokończone słupki na początek, czyli nabrałam 2 oczka łańcuszka, wykonuję drugi słupek, jak mam 2 pętelki, chwytam je razem. I teraz na przejście potrzebuję 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę na szydełko. Jestem na tym samym mostku. I tutaj robię 2 niedokończone słupki, a następne 2 niedokończone słupki na kolejnym mostku. O! I jak już mam na szydełku 5 pętelek, bo jedna jest z tych 5 oczek łańcuszka, to wszystkie je razem chwytam jedną nitką. Idę dalej na przejście 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Nawijam nitkę na szydełko i znowu niedokończone słupki. 2 na tym pierwszym mostku, 2 kolejne na drugim. Czyli działamy. Raz, dwa. Nawijam nitkę i na drugim mostku też 2 niedokończone słupki. Ok. Mam 5 pętelek, chwytam je wszystkie jedną nitką. Idziemy dalej. Nabieram 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko. Na pierwszym mostku 2 niedokończone słupki. O, na drugim mostku to samo. Znowu 2 niedokończone słupki. Raz, 2. Kiedy mam 5 pętelek na szydełku, chwytam je wszystkie jedną nitką.
i znowu na przejście 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko. Pozostaje na tym samym mostku, co już były dwa niedokończone. I znowu wykonuję dwa niedokończone słupki. Nawijam nitkę na kolejnym mostku, akurat tutaj za słupkiem. Też dwa niedokończone słupki. Ok, mam 5 pętelek. Chwytam je jedną nitką. Proszę bardzo. Aha, i na przejście znowu 5 oczek łańcuszka. No i w ten sposób działamy sobie dookoła naszej robótki. I tak jak mówiłam, ja po prostu sobie już będę ucinała tą białą nitkę, a kontynuację będę robiła żółtą nitką, bo chcę, żeby to była taka wiosenna serwetka. Też myślę, że do koszyczka się nada, chociaż zwykle, tak jak pamiętam, wszyscy raczej mają białe, no ale może akurat komuś się taka spodoba. Sama nie wiem, co zrobię. W każdym razie wiosenna jak najbardziej, fajna serweteczka. Mam nadzieję, że taka, która się wszystkim spodoba. Kończy ci się to okrążenie. Czyli tak, ja mam już tutaj wykonane 5 oczek łańcuszka, 2 niedokończone słupki i teraz muszę połączyć z tym, co było na samym początku, jak zaczęłyśmy to okrążenie. Więc ja przedostaję się tutaj, przekłuwam się przez te dwie, to znaczy przez tą środkową warstwę, jak gdyby od tych dwóch niedokończonych słupków, przeciągam nitkę wiodącą i przez te wszystkie pętelki tak samo zaciskam. O, i mam identyczny motyw jak dookoła pracy. I teraz obcinam już białą nitkę i przeciągam. Tutaj sobie zakończę i za chwilkę dowiążę żółty kordonek. No i proszę spojrzeć, ja już sobie dowiązałam żółtą nitkę. No właśnie, jeżeli nie dowiązujemy, no to po prostu po złapaniu tutaj wszystkich tych oczek razem przechodzimy oczkami ścisłymi z tego miejsca na środkowy element, to znaczy na sam środek tego mostku, które miałyśmy z 5 oczek łańcuszka. Natomiast ja się od razu już dowiązałam, wiadomo, w to miejsce i teraz sobie wykonuję pętelkę, czyli tak podhaczam nitkę, od spodu ją jak gdyby chwytam i na pierwszy słupek, tak jak zwykle, nabieram 3 oczka łańcuszka, na przejście 6 oczek, czyli w sumie nabieram 9 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nawijam nitkę na szydełko, zahaczam o kolejny słupek i wykonuję, o kolejny mostek i wykonuję słupek. I jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawijam nitkę na szydełko i na mostku wykonuję słupek. Także bardzo proste okrążenie. Tak sobie działam dookoła pracy. Kończę 11 okrążenie. I tak, najpierw nabieram 3 oczka łańcuszka. Teraz nawijam 2 razy nitkę na szydełko i wkłuwam się tutaj w trzecie oczko, tu gdzie robiłyśmy pierwszy słupek z 3 oczek łańcuszka. Przeciągam nitkę wiodącą i chwytam po 2 pętelki. Raz, 2, 3. No i dzięki temu jestem na środku mostku. I teraz przechodzę już do okrążenia 12. 3 oczka na pierwszy słupek, a tym razem 7 oczek na przejście. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli tak naprawdę nabrałam 10 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i na kolejnym mostku wykonuję słupek. I znowu 7 oczek. 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę i na kolejnym mostku wykonuję słupek. O! Także bardzo podobne okrążenie do tego poprzedniego, tylko różnicą jest to, że nabieramy sobie 7 oczek łańcuszka i tak po prostu dookoła działamy. No i
kończymy już 12 okrążenie, mam 7 oczek łańcuszka i po prostu wkłuwam się w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego, z którego powstał pierwszy słupek. Przeciągam nitkę. I możemy przejść do 13 okrążenia. Najpierw oczkiem ścisłym przechodzę na mostek i tutaj 3 oczka na pierwszy słupek sobie nabieram. I teraz robię jeszcze 8 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. No i plus to pierwsze, co mam z oczek łańcuszka, no to w sumie mam 9 słupków w motywie. I teraz 3 oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na kolejnym mostku. I znowu 3 oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko i na kolejnym mostku. Znowu 9 słupków. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i znowu 3 oczka łańcuszka, oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka, a na następnym mostku znowu 9 słupków. I tak sobie działamy. Kończymy 13 okrążenie. Mam nabrane 3 oczka łańcuszka. Chwytam za pierwszy słupek wykonany właśnie w tym okrążeniu. Przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. Przechodzę do okrążenia 14. I tutaj od razu wkłuwam się w drugi słupek. Zaczynam z drugiego słupka i na pierwszy nowy słupek w tym okrążeniu muszę nabrać 3 oczka łańcuszka. Ok, raz, dwa, trzy. No i teraz ponawiam sobie słupki, które są przede mną i muszę je mieć w grupie aż 7. Mam już 3, 4, 5, 6, 7. OK, czyli tą grupę pierwszą już mamy, 7 słupków, przy czym pierwszy i ostatni słupek jest nieprzerobiony, czyli taki podobny motyw już wykonywałyśmy w poprzednich częściach. I teraz dalsza część, przejście, składa się z 4 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4 i wkłuwamy się tutaj w to oczko ścisłe, które wykonywałyśmy. Przeciągamy nitkę wiodącą i znowu nabieramy 4 oczka. 3, 4. Nawijamy nitkę na szydełko, pierwszy słupek pomijamy, a wkłuwamy się w ten drugi, wykonując słupek nad nim. No i tak jak w poprzednim motywie, oczywiście 7 słupków muszę mieć. Cztery, pięć, sześć i siedem. Ok, i zróbmy jeszcze raz to przejście, więc znowu nabieram 4 oczka łańcuszka. 3, 4, wkłuwam się w to oczko ścisłe,
O, ale muszę mieć dwie niteczki nad szydełkiem. Przeciągam nitkę wiodącą i tutaj tak samo przez oczko łańcuszka. I znowu nabieram cztery oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i znowu pomijam pierwszy słupek, a wkłuwam się w drugi. I tak sobie po prostu działam dookoła pracy. A spotykamy się jak zwykle na łączeniu. Kończymy 14 okrążenie. Mam nabrane 4 oczka łańcuszka i po prostu łączę z pierwszym słupkiem wykonanym w tym okrążeniu. I przechodzimy od razu do 15 okrążenia, czyli tu sobie przeskakuję na drugi słupek. I pierwszy słupek to 3 oczka łańcuszka na początek. No i po prostu dorabiam sobie jeszcze 4 słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz znowu będę nabierała po 4 oczka łańcuszka, tylko troszkę inaczej będziemy tutaj działać. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tym razem nie wkłuwamy się. Piosenka, mamusiu. I załóż ciapetki. Bądź grzeczna dziewczynka, dobrze? Okej. No. I zahaczamy o pierwszy mostek takim oczkiem ścisłym i znowu bierzemy 4 oczka, 3, 4, zahaczamy o ten drugi mostek i to samo. I znowu 4 oczka, raz, dwa, trzy, cztery, nawijam nitkę, pierwszy słupek pomijam, a zahaczam o ten drugi. I muszę wykonać tutaj 5 słupków, raz, dwa, 3, 4, 5 i później znowu nabieram po 4 oczka łańcuszka i tak postępuję, że uchwycam na tych mostkach. Jeszcze raz to zróbmy razem. Raz, dwa, 3, 4, oczko ścisłe na mostku. Raz, dwa, trzy, cztery, oczko ścisłe na mostku. Raz, dwa, trzy, cztery i już będziemy robić słupki.